Siemanko, z tej strony Jojo, witam was w kolejnym filmie, znowu dotyczącym spinnerów, ale to co wam obiecywałem już kiedyś, czyli film z instrukcją, jak takie spinnery wyczyścić. Niestety, na moje nieszczęście, ponieważ jak wiecie już z poprzednich filmów, ja teraz wyjeżdżam na ponad tydzień nad morze, będę wychowawcą kolonijnym, dlatego te filmy nagrywam wcześniej, żeby były na zapas. Okazało się, że w domu nie mam wszystkich składników, że tak to nazwę, niezbędnych do wyczyszczenia spinnera, ale opowiem wam, jak taki proces wygląda, jest to bardzo łatwe do zrobienia. No i powiem, czego na pewno nie stosować. Więc słuchajcie, mamy tu dwa spinnery. Jeden, który jest po prostu już starym spinnerem i się nie kręci zbyt długo, a drugi spinner, który został nasmarowany smarem maru i wcześniej poddany próbie czyszczenia pewnym specyfikiem, który się niestety nie sprawdza. No i jest to spinner, który niestety, ale kręci się niezbyt długo. Jest cichutki, bo został nasmarowany maru, no ale niestety jest to spinner, który kończy się kręcić po niedługim czasie. I teraz tak, jaka instrukcja ode mnie, jak smarować takie spinnery, a raczej inaczej, jak nie smarować, a jak pozbywać się to smaru. Jak wiadomo, każdy może popełnić błąd. Ja taki błąd też kiedyś popełniłem, myśląc, że taki smar właśnie, który jest do kostek, który przyspiesza poruszanie się kostki, że zmniejsza tarcie, pomyślałem, że zmniejszy też tarcie w spinnerze. Niestety było to błędne myślenie, że spinnery, które kręciły się normalnie po 1,5 minuty, po wykorzystaniu takiego smaru kręciły się bardzo krótko. Zresztą mogę wam to pokazać, że ten spinner jest głośny niestety strasznie, ale okej, kręci się w miarę fajnie, a w momencie, gdy nasmarujemy takim smarem, jedyny plus, jaki nam ten smar daje, to nie z tej strony, że spinner się kręci ciszej. To na pewno jest plus, bez dwóch zdań. No ale niestety, poza tym, że się kręci ciszej, no to poza tym też spinner zwalnia. I wiecie, ja sobie dałem takie kropelkę, raz, dwa, trzy kropelki, tak, że ten smar wszędzie dotarł. Pokręciłem spinnerem, żeby go rozprowadzić. Spinner jest teraz cichutki, no ale niestety okazuje się też, że poza tym, że jest cichutki, to taki spinner po prostu krócej się kręci, wyraźnie krócej. I teraz jak takiego spinnera wyczyścić? Jest kilka metod, ta, którą ja polecam, z której ja korzystałem, która jest sprawdzona, to czyszczenie spirytusem, takim zwykłym spirytusem, jak się kupuje w sklepie, alkoholem, tak, jest to alkohol. Potrzebny też jest kieliszek, ale nie będziemy tego spirytusu pili, będziemy zalewali łożysko. I jak ja radzę takiego spinnera czyścić? Po prostu zdejmujemy zawleczki z tego spinnera, i to zabrudzone nasze łożysko, które nasmarowaliśmy, czy cokolwiek z nim zrobiliśmy. Pozwólcie, że ja sobie wezmę ręcznik i powycieram, żeby nie zabrucić sobie tego tła. To takie łożysko sobie wyciągamy. Przeważnie one są w miarę luźne, da się je wydostać ze spinera, przynajmniej tak jest w moim wypadku. Jak widzicie, takie łożysko możemy wyciągnąć. I co robimy? Bierzemy ten wspomniany kieliszek, a jest nam on do tego potrzebny, ja tutaj mam już przelany ten spirytus, który niestety miałem w domu jako jedyny salicylowy. To jest taki kosmetyczny spirytus. Wrzucamy sobie to łożysko i przelewamy tym spirytusem, tak żeby to łożysko wypłukać dobrze ze smaru. Ale dlaczego mówiłem, że ważne jest, że to był spirytus taki zwykły, spożywczy, że tak to ujmę? Ten spirytus mocno wpływa na plastik i on nie jest, z tego co widzę, w 100% alkoholem. Są jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy i to mocno wpływa na czyszczenie, więc takiego spirytusu nie wykorzystujcie. Jak widzicie, nie dość, że zabarwił, to taki spirytus bardzo, bardzo nam zżera plastik. A jak wiecie, w łożysku jest jeszcze to małe kółeczko plastikowe, które trzyma kulki w odpowiednich pozycjach, żeby one nie przemieszczały się względem siebie, tylko żeby były zawsze w tej pozycji. Już sobie zepsułem tło. Super, brawo Radek. Fajnie, że kupiłeś sobie nowe, świeże tło. I będziesz miał teraz plamę jedną wielką i filmy będą brzydkie. No brawo ty, po prostu brawo ty, super, że jeszcze mam filmy do nagrania. No ale okej, dobra, już nie będę użalał nad sobą. Nie korzystajcie z takiego spirytusu salicylowego, ponieważ jak widzicie, on wpływa źle na plastik i po prostu to spinera nam nie oczyści dobrze, a wręcz spowolni dodatkowo, no bo wpłynie to na tą kółeczkę, która jest w środku. Dlatego nie korzystajcie, ale zalewajcie zwykłym spirytusem. Wykałaczki zawsze wykorzystujemy po to, żeby sobie takie łożysko potem gdzieś tam obruszać, żeby dobrze ten spirytus wszędzie, gdzie trzeba, wszedł. A ostatnia czynność, którą wykonujemy, którą też nie każdy stosuje, to wykorzystanie suszarki. Polecam wykorzystać taką zwykłą suszarkę. Weźcie, pożyczcie od mamy, siostry, dziewczyny, babci, córki, żony, kochanki, czy od kogokolwiek, kto posiada taką suszarkę.
i po prostu taką suszarką dokładnie tego spinera suszymy, to jest dość wysoka temperatura, a spirytus ma to do siebie, że szybko paruje, więc łatwo się pozbyć, bo ogółem zabójcze dla takiego łożyska jest właśnie dostanie się jakiejś wody, która no skutecznie nam wpływa na to, jak długo się kręci, więc suszcie go suszarką. To jest taka instrukcja, którą mogę wam dać. Nie chciałem zwlekać z tym filmem. Sorry, że wam tego nie pokażę wszystkiego w praktyce, ale tak jak mówiłem, nie mam tutaj tych składników, które są potrzebne, czyli takiego zwykłego spirytusu, z którego korzystałem. Wiem, że też można korzystać z benzyny takiej specjalnej, którą się na przykład, nie benzyny jak do samochodu, ale są takie benzyny, z których się korzysta na przykład do czyszczenia jakichś powierzchni. To wiem, że taką benzyną też można czyścić. Ja ogółem testowałem na spinnerach zwykły spirytus, taki jak się kupuje w sklepie monopolowym czy spożywczym. I taki spirytus działa świetnie, potem wystarczy tego spinera, a dokładniej łożysko ze spinera, wysuszyć suszarką, zamontować z powrotem i naprawdę to pomaga właśnie, gdy użyjecie jakiegoś smaru czy czegoś innego, który no skutecznie niestety takiego spinera spowalnia. Ja swego czasu jak dałem smar, to nawet spinner mi się kręcił tam 15 sekund. Dlatego w taki sposób polecam wam czyścić. Wow, musicie mi zostawić łapkę w górę za to, że sobie zepsułem właśnie, że sobie zepsułem tło. Jest to poświęcenie z mojej strony do filmu. No i ja wam dziękuję bardzo za uwagę. Widzimy się w następnych filmach. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.